Witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest zwinnik jarzeniec, Hemigrammus erythrozonus. Zwinniki jarzeńce pochodzą z Ameryki Południowej, występują w najdłuższej rzece Gujany, rio Essequibo, przepływającą przez wiele biotopów. Występują w tzw. czarnych wodach, wolno płynących, płytkich dopływach rzeki, głównie na terenach leśnych. Woda tu jest ciemnobrązowa, bardzo kwaśna i miękka, zawiera dużo garbników ze względu na dużą ilość rozkładającej się materii organicznej. Pierwszy gatunek opisał Durbin w 1909 roku. Zwinniki jarzeńce to są słodkowodne rybki lawicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 6-8 osobników. Na jedną rybkę potrzebujemy od 5 litrów, więc akwarium powinien mieć powyżej 60 litrów. Rosną do 4 cm, płodność osiągają w wieku od 6 do 8 miesięcy i żyją od 2 do 4 lat. Ciało zwinników jest wydłużone, lekko spłaszczone po bokach w kolorze od zielenkawo-szarego do lekko żółtego ze srebrzystym brzuszkiem. Tęczówka oka jest czerwona od góry i niebieska od dołu. Charakterystyczną cechą jest świecący czerwono-żółty pasek biegnący w dół całego ciała. Budową ciała i świecącym paskiem przypominają neona czarnego. Płetwa ogonowa jest dwuplatowa. Płetwa odbytowa jest znacznie dłuższa niż grzbetowa, na której z przodu znajduje się jasno-czerwony pasek. Płetwa tłuszczowa jest mała. Płetwy są przezroczyste z mlecznymi końcówkami, które są jaskrawsze u samców. Samice są nieznacznie większe i mają lekko zaokrąglony brzuch. Preferują akwaria z gęstą roślinnością, ale jednocześnie potrzebują wolne miejsce do pływania. Optymalne parametry wody: temperatura 23-28, pH od 5,5 do 7,5, pH od 5 do 12. W akwarium powinna być filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25%. Zaleca się stosowanie filtra z materiałem filtracyjnym na bazie torfu, który poza swoją główną funkcją nasyca również wodę substancjami występującymi w środowisku naturalnym. Zwinniki jarzeńce idealnie pasują do akwarium towarzyskiego. Można trzymać ich wraz z żyworodkami, kiliskami, neonami, labiryntowymi tetrami oraz borami. Zwinniki jarzeńce to wszystkożerne rybki. Rybek można karmić żywą ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem, artemią. Jednak potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rozmnażanie. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 20 litrów. Na dno trzeba umieścić siatkę, żeby rodzice nie mieli dostępu do ikry. Oświetlenie powinno być bardzo słabe. Temperatura trzeba podnieść o 2-3 stopnie. Woda powinna być miękka i kwaśna. pH od 5 do 6, pH od 6 do 7. Wodę przygotowujemy w proporcjach 3 do 1, 3 razy po filtrze obróconej osmozy do jednego z akwarium. Dodajemy napar szyszek olchowych, tak żeby woda stała koloru jasnej herbaty. Tak przygotowaną wodę trzymamy bez rybek 2-3 dni. Potrzebna aeracja i ogrzewanie wody. Przed planowanym tarlem rodziców rozdzielamy i trzymamy osobno około 2 tygodni. Karmimy żywymi i mrożonymi pokarmami. Pod koniec 2. tygodnia samce robią się jaskrawsze, intensywnie obarwione, a samiczki nabierają ikry i stanowią się wyraźnie grubsze. Lepszy efekt uzyskamy przy stadnym rozmnażaniu w proporcji 2-3 samce na jedną samiczkę. Do zbiornika tarliskowego wrzucamy pływające roślinki. Rodziców wieczorem przenosimy do akwarium tarliskowego. Tarle zwykle odbywa się w świcie następnego dnia. Podczas tarla jedna samiczka składa od 150 do 300 jaj. Po tarle rodziców przenosimy do innego zbiornika. Zlewamy do 50% wody i dolewamy świeżą o takich samych parametrach. Do wody dodajemy błękit metylowy tak, żeby woda miała jasny niebieski odcień. Akwarium z ikrą przykrywamy ręcznikiem, ponieważ ikra jest wrażliwa na światło. Wylęk następuje po 48 godzinach, a na rybek zaczyna pływać na 5-6 dzień. Na rybek bardzo drobny. Pokarm startowy to pierwinek pantofela. Karmić trzeba często 5-6 razy dziennie. Bardzo ważne jest, żeby pokarm dla rybków był dostępny cały czas w małych ilościach. Woda w akwarium powinna być zawsze czysta. Potrzebne są drobne podmiany. Narybek rośnie bardzo szybko, ale przez pierwsze tygodnie cały czas chowa się wśród dorosłych. 12 dnia pojawiają się oznaki srebrzystego koloru. Jak narybek podrośnie, powoli przechodzimy na artemię. W wieku 3 tygodni, jak osiągną 1 cm, staje się zauważalny charakterystyczny czerwony-pomarańczowy pasek. Jak tylko zauważymy czerwony pasek na ciele, zaczynamy karmić krojonym rurecznikiem, co bardzo korzystnie wpływa na wzrost narybków. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.